Przetwarzanie języka naturalnego to jest taka domena, obszar badań nad sztuczną inteligencją, która pozwala nam w sposób naturalny porozumiewać się z komputerami, z maszynami. Pozwala zrozumieć język, rozumieć komunikat, który zawarty jest w tekście i dzięki temu pozwala na interakcje, wykonanie pewnych czynności. Przykładem tego typu interakcji wykorzystujących właśnie przetwarzanie języka naturalnego jest interakcja chociażby z chatbotami czy wirtualnymi asystentami, które obecne są w naszych telefonach komórkowych. Ale poza takim rozumieniem i umiejętnością prowadzenia dialogu z użytkownikiem, to przetwarzanie języka naturalnego można wykorzystać również do tego, aby na przykład generować różne nowe teksty na bazie poprzednio stworzonych. To znaczy, na przykład, można zainspirować się prozą Mickiewicza, przeanalizować wszystkie teksty, które Mickiewicz kiedykolwiek napisał, i wygenerować coś, co będzie trochę przypominać stylistycznie jego prozę, aczkolwiek niekoniecznie będzie miało wielki sens merytoryczny.